Bună ziua! Здравствуйте! Добрый день! Dzień dobry Państwu! Jest sytuacja, w której ilość kontentu przerasta ekstremalnie w szybkim tempie. Jest to zdywersyfikowane dla potrzeb różnych mediów, zarówno własnych, takich jak strona, blog, sklep, jak też na mediów społecznościowych. Obserwujemy zróżnicowany sposób konsumpcji kontentu na różnych urządzeniach. Mamy zróżnicowaną, ogromną masę treści. Skoro jest pod sytuacją, jaką chcieliśmy, to powstaje potrzeba. W jaki sposób wykorzystywać te treści w wielu krajach, w różnych językach, tak, aby było to biznesowo efektywne dzięki synergii. Z takim wyzwaniem musiał się zmierzyć nasz klient, Mondiuel, dla którego pracujemy międzynarodowo od ponad 10 lat. Skoro jest potrzeba, to też trzeba znaleźć rozwiązanie. Stworzyliśmy hybrydową platformę umożliwiającą gromadzenie i zarządzanie zróżnicowanym wielowymiarowo kontentem co do formy, co do formatu, co do języków i ich przeznaczenia. Rozwiązanie to nazwaliśmy Mondiuel Communication Center. Jest to platforma, co warte podkreślenia, która łączy nie tylko funkcjonalność DAM-u, czyli Digital Asset Management, czy też MRM-u, Marketing Resource Management, ale również, a może co jest najbardziej istotne do podkreślenia, stanowi centrum komunikacji marki w internecie. Platformę tworzy sieć stron wielojęzycznych, powiązanych z nowymi domenami generycznymi GTLD. Tak wygląda strona główna platformy. Umożliwia ona gromadzenie zróżnicowanych form kontentu, takich jak zdjęcia, filmy, aplikacje mobilne, aplikacje webowe, treści tekstowe, czy też kreatywy, czyli projekty graficzne i inne, a także treści tworzone przez ekspertów, blogerów, dziennikarzy i innych kreatorów treści. Mamy część, która jest Mondiuel Photos, która stanowi bazę zdjęć, które można przeszukiwać, które są tagowane, które zawierają słowa kluczowe, po słowach kluczowych, po ich opisach. Jest również część, która zawiera Mondiuel TV, która zawiera różne formy kontentu wideo. Jest wreszcie obszar kreatywów, który można wyszukiwać, pobierać, dzielić się materiałami, skategoryzowanymi zgodnie z ich przeznaczeniem. Podział jest zbudowany w oparciu o pytanie przeznaczenia, czyli mamy reklamę, mamy marketing produktu, promocję sprzedaży, marketing w mediach społecznościowych, trade marketing, kreatywy i całą gamę jeszcze innych kryterium, po których mogą marketerzy czy też użytkownicy wykorzystywać. Dodatkowo mamy możliwość wykorzystania treści dla potrzeb content marketingu oraz marketingu w mediach społecznościowych, gdzie w social feedzie mamy bardzo zróżnicę, praktycznie w czasie rzeczywistym live treści z mediów społecznościowych, takich jak YouTube, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest multiplikowane przez języki. Gdzie
na dzień dzisiejszy to jest Europa Środkowo-Wschodnia, Bałkany, aż po Kaukaz Południowy, kraje Kaukazu Południowego, Azji Środkowej. W wielu językach jest ich ogrom, niektóre są bardzo egzotyczne, niektóre są unikalne. To, co jest istotnym, to wzięcie pod uwagę faktu, że niektóre kraje są wielojęzyczne, Ukraina dwujęzyczna, Bośnia i Hercegowina trzy języki itd. Dla kogo? Otóż zarówno dla użytkowników wewnętrznych, czyli dział marketingu, dział sprzedaży, jak też korporacji, jak też dla dostawców i partnerów biznesowych, takie jak agencje reklamowe, dystrybutorzy, sieci handlowe. A ponadto to, co jest istotą całego przedsięwzięcia, to z jednego miejsca również możemy kierować treści do odbiorców, do internautów w ramach grupy docelowej. Podsumowując, jak to robimy? Jest to hybrydowa platforma w 16 językach, oparta na kilkunastu domenach, czyli generalnie możemy sobie to łatwo wymnożyć z iloma instancjami, z iloma stronami będziemy mieli do czynienia. Dla różnych grup odbiorców, z różnymi uprawnieniami dostępu, w wielu formach i formatach, dla różnych potrzeb marketingowych i komunikacyjnych. A teraz, jak to dalej wygląda, oddam głos Szymonowi. Więc tak, z jakimi problemami przyszło nam się zmierzyć? Przede wszystkim wybór platformy, technologia, rozwiązanie jest bardzo ważne. Nasz wybór padł właśnie na WordPress. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest to świetne narzędzie właśnie do zarządzania treścią, do treścią, katalogowaniem jej, także posiada fajnie wbudowany panel zarządzania i jednocześnie jest wspierany przez bardzo dużą grupę deweloperów. Drugą sprawą, drugim problemem, z jakim przyszło nam się zmierzyć, był import tej treści. Wrzucenie jej do naszego silnika z różnych serwisów. Serwisów społecznościowych, z dysków twardych agencji, na których znalazły się te wszystkie materiały. Jak to zrobiliśmy? Za pomocą narzędzia takiego jak WPCLI, między innymi. To jest rozwiązanie działające w backendzie, pozwalające nam na uruchomienie różnego rodzaju komend, między innymi komend dotyczących importu. Chcieliśmy to zrobić szybciej, lepiej i sprawniej. Zależało nam na tym, aby cały proces technologiczny po prostu był szybszy. Za sprawą tego przyczynił się Bedrock. Bedrock jest świetnym narzędziem. Stanowi on... właśnie, czym jest Bedrock? Bedrock jest kontenerem. Kontenerem na WordPressa. Dzięki temu, że on w sobie funkcjonuje, możemy sobie całą jakby instancję WordPressa upakować w odpowiednie foldery, w odpowiednie katalogi, dzięki czemu uzyskujemy raz, że większe zabezpieczenia, dwa, że przyjemniejszą strukturę pracy. Kolejna sprawa, którą zapewnia Bedrock, są środowiska. Możliwość budowania różnego rodzaju środowisk, pozwalające nam na to, żeby wydzielić instancję na przykład lokalną, deweloperską, oddzielić ją od instancji produkcyjnej i stagingowej. Następna sprawa to Composer. Pewnie Wam dobrze znane narzędzie z racji tego, że jest to narzędzie pozwalające na zarządzanie zależnościami w PHP. Dzięki niemu w WordPressie mamy możliwość ładowania wtyczek o odpowiednich numerach wersji. Za pomocą jednego polecenia, jednej komendy z linii poleceń jesteśmy w stanie zaktualizować wszystkie wersje wtyczek, łącznie z wersjami WordPressa.
adres, cześć. Wojtka. Cześć, ja opowiem o tym, jak wygląda u nas front. Korzystamy z takiego narzędzia jak Sage. Po angielsku to jest, oznacza mędrzec. Faktycznie Sage jest kontenerem bardziej niż szablonem startowym, który pozwala na budowanie szablonów w sposób bardziej zorganizowany, fajniejszy, ma, posiada bardzo przyjemną strukturę, którą możemy swobodnie modyfikować. I te tworzone przez nas szablony są dużo bardziej elastyczne niż te znane standardowo z WordPressa. Weźmy na przykład taki layout. Tutaj musielibyśmy używać kilku różnych plików, ale możemy to zrobić za pomocą jednego, który jest sercem Sage'a. Jest to base.php, który zawiera całą logikę. Dzięki specjalnej klasie konfiguracyjnej możemy sterować wyświetlaniem poszczególnych elementów na stronie i zaoszczędzić w ten sposób mnóstwo kodu. Świetnym komponentem, który jest razem z Sage'em, przychodzi do nas z już skonfigurowany gołem. To jest Dependency Manager, tak jak do PHP był to Composer. Tutaj mamy do zarządzania pakietami frontowymi, jakimiś bibliotekami CSS, JavaScript i tak dalej. Tak, podobnie jak w Composerze mamy jeden plik konfiguracyjny i przy wydaniu pojedynczego polecenia w kilka sekund ładujemy, co tylko chcemy. On dba o to, żeby to było zapakowane do odpowiedniego katalogu, żeby zainstalować odpowiednie zależności. Nie musimy się martwić, że nasz lightbox się wyłoży, bo nie ma jQuery. On zainstaluje jQuery w takiej wersji, w jakiej będzie potrzebna. Sage oparty jest standardowo na Bootstrapie, na SaaS-owej wersji. Niesie to ze sobą poważny plus, ponieważ zmieniając tylko kilka zmiennych, możemy kontrolować tak naprawdę wszystko. Wielkość fonta, jego krój, odstępy między kolumnami itd. Ale żeby tego SaaS-a skompilować, używamy task managera JavaScriptowego, który nazywa się Gulp. Na pewno też jest wielu z Was dobrze znany. Możemy sobie pisać komendy. One też już są napisane, jak ściągniemy sobie startową wersję Sage'a. On dba o to, żeby właśnie przerzucić SaaS-a do jednego pliku CSS, dokonać konkatenacji. Dba o poprawność tego kodu. Już nie musimy się martwić, że gdzieś jakiś replik nam ucieknie, czy atrybut jest zły. On wypluje nam komunikat o tym, co jest nie tak. To samo zrobi z naszym JavaScriptem. Dba o to, żeby nazwy zmiennych były poprawne, definicje funkcji, żeby one były w odpowiednim miejscu definiowane, żebyśmy mogli korzystać. Niesie to ze sobą ogromny plus, bo użytkownik dostanie działającą stronę. Nie będzie sytuacji, w której w jakimś tam konkretnym przypadku, gdzie on sobie coś wyklika, coś nie będzie działało. To zawsze będzie działało, on sprawdzi wszystko. Oprócz tego możemy dopisywać własne komendy, znaleźć w internecie mnóstwo różnych gotowych. Jedną z ciekawszych jest taka, która wyrzuca niepotrzebny CSS. No, nikt z Was się chyba nie zastanawia, jak pobiera Bootstrapa, jakich komponentów będzie używał. No, nie wiadomo, co wyjdzie w projekcie, czy to będą batony, czy jakieś nawpary i tak dalej. I potem to zostaje i zaśmieca tylko. Bo z tego, co patrzyłem, około 80-90% CSS-a jest w ogóle nieużywane, nawet przy dużych projektach. Komenda, zadanie, które możemy dodać, przeszuka nas nasz cały projekt, zobaczy, które klasy są używane, które nie, wyrzuci niepotrzebne. Przez to zaoszczędzimy dużo miejsca, czas ładowania strony będzie dużo szybszy. Możemy też dodać tam jakiegoś uglifya i tak dalej, skompresować to wszystko, żeby strona ładowała się dużo szybciej. Bardzo fajną rzeczą jest też zadanie watch. Wykonując komendę gulp watch, dostajemy dostęp do browser synka, który pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym zmian w kodzie. Tutaj może zaprezentuję, jak to wygląda. Nagraliśmy taki prościutki filmik. Zwróćcie uwagę na ikonki socjalne do dzielenia się. To będzie tutaj. Przenoszę teraz to niżej. Zapisuję i efekt jest od razu widoczny. Jest to bardzo wygodne, jeżeli korzystamy z wielu monitorów, bo nie musimy się rozpraszać, nie musimy przełączać się między oknami, nie musimy przerzucać ich. Naprawdę fajna sprawa. Po wpisaniu komendy gulp production on wykonuje te standardowe zadania, a dodatkowo
Oczywiście możemy inne dopisać, jak chcemy, ale domyślnie podmienia nam nazwy plików CSS, dodając losowy ciąg znaków na końcu. Jest to bardzo ważne w przypadku, kiedy serwis powstaje szybko, w krótkich iteracjach i może zdarzyć się tak, że użytkownik wchodzi na stronę i po pewnym czasie odwiedza ją znowu, przeglądarka może zaczytać CSS z cache'a. Wtedy może się strona po prostu źle wyświetlać i jakieś elementy mogą być nieostylowane. On dba o to, żeby te nazwy były podmienione, podmienia ścieżki w plikach i mamy pewność, że zawsze wszystko będzie wyglądało ładnie. Teraz było o tym, jak zrobić to sprawnie, szybko. Znaczy, było o tym, jak zrobić to sprawnie i lepiej. Teraz mówimy o tym, jak zrobić to szybko. Pytanie do Was. Niech podniosą ręce osoby, które raz w tygodniu wdrażają swoje serwisy, czy też aktualizacje do tych serwisów albo oprogramowania. Kto robi to raz w tygodniu? Kto robi to kilka razy w tygodniu? No, bardzo fajnie, coraz więcej osób. A kto robi to kilka razy dziennie? Co prawda niewiele. My właśnie robimy to kilka razy dziennie, po to, żeby usprawnić ten proces, żeby on był przebiegał na bieżąco, szybko. Używamy do tego narzędzia takiego, jakim jest Capistrano. Capistrano zostało napisane w Prodi on Rails i jest to narzędzie, które pozwala nam znacznie szybciej i sprawniej wdrażać nasze oprogramowanie dla klienta. Robimy to kilkanaście razy dziennie, jeżeli chodzi o platformę stagingową i dosyć często, jeżeli chodzi o produkcyjną. Zaprezentuję może, jak szybko możemy wdrożyć oprogramowanie na serwer. Odbywa się to bezpośrednio pomiędzy repozytorium Git a serwerem docelowym. Pomijamy tym sposobem nasz komputer lokalnie. Jedynie komputer lokalny jest przystosowany do tego, żeby uruchomić cały proces. Dzięki czemu trwa on maksymalnie 80 sekund. W 80 sekund jesteśmy w stanie zaktualizować wszystkie wersje wtyczek, zaktualizować, dodać nową wersję WordPressa, podmienić szablon, czy wykonać jeszcze serię innych zadań. Także podsumowując, WordPress jest dla nas świetnym narzędziem, które pozwala nam wykorzystać moc, jaka idzie od różnych deweloperów. Dzięki temu udaje nam się dostarczyć rozwiązania znacznie szybciej i znacznie lepiej. I sprawa. Dodam, bo nie wiem, czy wiecie, że wersja PHP, która jest aktualnie w
przygotowywana i szybkość jest sprawdzana właśnie na WordPressie, więc naszym zdaniem jest to bardzo przyszłościowa platforma i z tego też powodu ją wybraliśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, bo to jest ze środka. Wspominaliście o tym, że wprowadzacie parę uaktualnień w ciągu dnia, tak? Możecie powiedzieć mniej więcej, jakiego to są typu uaktualnienia, czy to są nowe funkcjonalności? No załóżmy, że mamy taką, powiedzmy, mamy taką sytuację, że chcemy wdrożyć jakiś nowy element. Czy to będzie, nie wiem, przycisk play, czy to będzie jakiś element socialowy, jakieś przyciski, batony, czy to będzie jakaś wtyczka. Bardzo szybko wprowadzając po prostu te zależności, czy też zmiany do kodu, za pomocą Gita, gdzie zespół komituje do repozytorium deweloperskiego, jesteśmy w stanie złączyć to do repozytorium, wykonać nie wiem, serię aktualizacji taką, jaką potrzebujemy, przy wykorzystaniu jeszcze na przykład Capistrano, tak? To bardzo szybko, fajnie się razem zazębia i powoduje, że jesteśmy szybsi. Tu jest na to. Cześć, mam pytanie, czy mieliście jakieś do tej pory opory ze strony korpo, że wykorzystaliście do tego projektu WordPressa? Generalnie zaletą WordPressa w tym przypadku jest przede wszystkim jego skalowalność i łatwość wdrażania nowych feature'ów, nowych funkcjonalności, czyli tym samym jakby bezpieczeństwo, że ten projekt przez cały czas będzie żywy. Ponieważ z klientem pracujemy od ponad 10 lat, to udało nam się generalnie doprowadzić do takiej sytuacji, że jest zaufanie, które buduje, zbudowane przez lata, pozwala nam rekomendować rozwiązania, które są po prostu efektywne, dopasowane do modelu biznesowego, dopasowane do potrzeb, dopasowane do pracy w międzynarodowym środowisku, przede wszystkim łatwe w implementacji, a później łatwe we wdrożeniu w obrębie całej korporacji. Pokazaliście szereg stronek, które są częścią tego projektu. Czy to jest multisite, to są oddzielne instancje, to jest szablon, który można to stosować w ten sposób? To, co ciekawe, to jest pojedyncza instancja działająca na wielu domenach. Napisaliśmy wtyczkę, która pozwala na to, żeby na każdej domenie był inny custom post type. Więc to wszystko jest jedna instancja, jedna baza, jedna instalacja WordPressa. Nie korzystamy z żadnego multisite'a. Multisite mógłby być właściwie przeszkodą tutaj w zarządzaniu też, w postaci zarządzania dosyć dużym rodzajem różnych treści, tak? Mamy treści wideo, treści, tak jak Witek wspomniał, creative. No, serwis jest wciąż żywy i liczymy na to, że będzie się rozwijał. Więc tej treści może być jeszcze więcej, dlatego multisite naszym zdaniem przynajmniej mógłby stanowić jakieś problemy w kwestii zarządzania tą treścią. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja się załamam tutaj ze środka, momencik. Mam takie pytanie jeszcze, czy trafiliście właśnie jakiś problem w trakcie tego momentu, No, przede wszystkim myślę, że głównym problemem było zaimportowanie tej treści. Bo jeżeli chodzi o import treści między WordPressami, no to jest dość łatwe do zrobienia, ale jeżeli musimy importować na podstawie pliku Excela różne rzeczy, to była dość duża przeszkoda i to stanowiło, dużą część pracy poświęciliśmy właśnie na to, żeby importować różne rzeczy do WordPressa. Kwestie integracyjne, kwestie API, łączenie tego. No i największy problem to była wydajność, tak? Bo tych materiałów jest bardzo dużo i będzie jeszcze przybywało, więc wydajność w zakresie ładowania tych materiałów w odpowiedniej katalogii, w odpowiedni sposób też do bazy. Tutaj właśnie musieliśmy się posiłkować WPCLi, czyli działaniem PHP z poziomu linii poleceń.
Jeszcze mogę powiedzieć, że ogromnym problemem było tłumaczenie tego wszystkiego, bo korzystamy ze wspaniałej wtyczki WKML, która jest absolutnie nieprzystosowana do tego. Okej. Okay. Ile czasu zajęło Wam całe wdrożenie oraz ilu ludzi nad tym cały czas pracowało? Myślę, że to cały projekt tak naprawdę rodził się już od przynajmniej półtora, dwóch lat, kiedy ta potrzeba, że tak powiem, zaczyna się coraz bardziej uświadamiać, konstytuować i konieczność połączenia takich funkcjonalności, jakie zawierają klasyczne dane, czyli MRM-y, z potrzebami zintegrowania tego z potrzebami komunikacyjnymi, plus dodatkowy layer języki, kraje i mnogość kontentu. Tak naprawdę najpierw rodziła się sama koncepcja. W granicach myślę, że to było z 12 miesięcy, co najmniej zanim dopracowaliśmy się tego, w jaki sposób to rozwiązać, jak to wszystko poukładać, jak to zrobić, żeby to było na każdym poziomie, że tak powiem, wdrażalne. Potem przystąpiliśmy, nie wiem, do realizacji pracy. Tak naprawdę myślę, że całych projektu można śmiało liczyć na, myślę, że rok, półtora. Natomiast sama kwestia kodowania to jest około 3-4 miesięcy, tak? Większość czasu zawsze tych problemów, o których Wojtek też wspominał, były problemy związane z UKML-em i z właśnie upakowaniem jak gdyby warstwowo tych treści, więc bardzo dużo jeszcze było kwestii związanych z zarządzaniem tą treścią. Ale sam proces deweloperski około 3-4 miesięcy mniej więcej tego zajmował. Istotnym bardzo aspektem tutaj jest kwestia wielojęzyczności i pracy w środowisku kilkunastu języków, spośród których wiele z nich jest językami dość wyjątkowymi i unikalnymi, tak? Jak język na przykład gruziński czy ormiański, które mają swoje własne alfabety i jeszcze innych mocy, że tak powiem, specyficznych różnorodności, które trzeba było powiązać, wszystkie te media sklasyfikować, otagować, kategoryzować, opracować, to ogromna praca, które trzeba było wykonać przygotowawcze, żeby można było przejść do fazy deweloperskiej. Jeszcze padło pytanie chyba, ile osób tak naprawdę brało udział, nie mogę powiedzieć, ile osób brało udział od strony deweloperskiej. Mniej więcej 4 osoby, tylko że to było też takie dzielone kompetencjami w zakresie, nie wiem, szablonów, w zakresie kodowania importu. Dodatkowo jeszcze zespół związany z projektem graficznym UX nad tym pracował, no i z ramienia Plasma Media też kilka osób, tak? Tak naprawdę to po naszej stronie w granicach 60-70 osób, natomiast każda z nich kontrybuowała do konkretnych jakby obszarów, biorąc pod uwagę kwestie językowe, kwestie, że tak powiem, specyficznych znajomości, problematyki określonych w związku z pierwszym. Trudno to tak naprawdę bardzo mocno przypisać, tak? Bo przeliczając to na robocze godziny, co innego wyjdzie, przeliczając to na ilość osób jako twarze zaangażowane, też zupełnie inna ilość wyszłaby. W związku z powyższym można powiedzieć, spojrzeć na to, że to było kilkanaście osób, bądź też 68, gdybyśmy policzyli wszystkich, którzy tak naprawdę na poszczególnych fazach projektu musieli współuczestniczyć, bo bez nich by się ten projekt nie mógłby udać. Cześć. Takie pytanie, czy modyfikowaliście za mechanizm uploadu plików do WordPressa? Tak, była modyfikacja, był wdrożony podział tych materiałów na odpowiednie katalogi, tak żeby w przyszłości, kiedy będziemy rozwijać ten projekt, żebyśmy mieli ułatwiony też dostęp do tych materiałów. I to była znacząca modyfikacja. Też modyfikowaliśmy w ogóle cały system zarządzania mediami w WordPressie w taki sposób, żeby było łatwo dotrzeć, no bo wiadomo, jeżeli tutaj mamy kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, no to potem przeszukiwanie tego, żeby znaleźć konkretne zdjęcie, może być trudne, więc musieliśmy to przepisać w taki sposób, żeby to było odpowiednio posegregowane, zdjęcia przypisane do typu foto czy creative i wyszukiwanie po dacie i po różnych taksonomiach. Tam jest jeszcze ostatni. Podobno ostatni, tak. Mówiliście o kwestiach wydajności, właśnie to mnie bardzo intryguje, bo wspominacie mniej więcej ile tych treści jest. Fajnie było usłyszeć taką liczbę, ile w sumie było wszystkich materiałów.
Jak rozwiązaliście kwestię wydajności, czy używacie takiego standardowego środowiska, jego web serwera, czy bazę danych MySQL standardową, czy jakąś już opodrasowaną i dalej właśnie. Jak wdrożyliście te technologie, żeby poradzić sobie z problemem wydajności? Powiem tak, w tym momencie serwis jest jeszcze w takiej fazie deweloperskiej, obecnie stoi na Nginxie. Baza danych tam jest MariaDB. Jest to szybsza, fajniejsza wersja, nazwijmy to tak w skrócie, fajniejsza wersja MySQL-a. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego serwisu, on będzie funkcjonował również w chmurze na zasadzie takiej, że możemy postawić jedną instancję WebPressa i bardzo szybko dostawiać do tego, czy to serwer Memcached, czy też dostawiać kolejny pakiet danych, który jest nam potrzebny na przechowywanie tych materiałów. Bo skala waga tych materiałów zaczyna cały czas wzrastać i zwykły serwer, powiedzmy, dedykowany za chwilę mógłby stanowić jakby problem. Więc wszystko będzie się opierało też o chmurę, która jest łatwo zarządzalna. Typu, znaczy tutaj nie chcemy wymieniać nazwy, jaka to jest firma, ale mniej więcej działać to będzie tak jak Amazon. Dobrze, dziękujemy bardzo. Brawo.